Gramy, hej. Proszę bardzo. Paweł Gosz, szkoła 275. Nazywam się Daniel Kajak, pochodzę z Warszawy i występuję w szkole 275. Bronię, ale czasami przypuszczam bramki, bo takie złe akcje są. A częściej bronisz, czy częściej puszczasz? I to, można powiedzieć, ale bardziej częściej bronię. Skąd się dowiedzieliście o turnieju? Od pana Mazurka, naszego WF-isty. To jest wasz pierwszy turniej? Tak, tak. Nie, drugi. Drugi. Wcześniej graliśmy w Dzielnicowie. W 49. turnieju gramy o złotą piłkę imienia Aleksandra Zaranka, założyciela tej imprezy w połowie lat 60. W tym roku do chwili obecnej zgłosiło się 55 zespołów. W związku z tym, że przyjmujemy zgłoszenia jeszcze do 23 kwietnia, myślę, że może jeszcze 10-15 zespołów dojdzie. Turniej jest rozgrywany w trzech grupach wiekowych. Trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej to jest rocznik 98-99. Piąta, szósta klasa szkoły podstawowej rocznik 96-97. Oraz dla gimnazjum jedna grupa wiekowa jako gimnazjum. Szkoła podstawowa 40. Kto dziś wygra mecz? Szkoła podstawowa 40! Bardzo ważne, aby dzieci miały zajęcia, aby miały hobby, żeby po szkole przychodziły. Kończąc zajęcia szkolne, żeby miały czas na hobby, na to, aby biegać, aby fizycznie rozwijać się, to jest bardzo ważne. Poza tym taki gry zespołowe jak piłka nożna nadają cechy, które potrzebne są do życia w grupie, czyli odpowiedzialność, pomoc drugiej osobie, współpraca między kolegami, to jest bardzo ważne, jak można swoją indywidualność spożytkować dla dobra zespołu, to też jest bardzo ważne, także fajnie kształtuje młodych ludzi. Musicie do siebie komunikację, jak idzie na Karola, to krzyczcie mu, Karol, do przodu wyjdź czy coś, ale nie krzykiem takim, że wszystko na taki ten. I teraz ja bym chciał się was zapytać, kto Wilgun, gdzie jest Wilgun? Dałbyś radę stanąć na chwilę, zobaczymy jak ci pójdzie?